Co to znaczy być szczęśliwym? Co daje ci prawdziwe szczęście? Zacznijmy ten dzisiejszy odcinek na temat szczęścia od takiego refleksyjnego pytania. Zastanówcie się przez chwilę, zanim jeszcze będę Wam opowiadał na temat psychologii w kontekście szczęścia, co tak naprawdę z Waszej perspektywy daje Wam szczęście? Co myślicie o szczęściu? Co sprawia, że naprawdę jesteście szczęśliwi? Zastanówcie się nad tym przez chwilę. A teraz przejdźmy już do omówienia tematu szczęścia z perspektywy psychologa. Bo w momencie, kiedy zadaje się takie pytanie ludziom, co Daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwy? Co Twoim zdaniem sprawia innym ludziom szczęście? To bardzo szybko przychodzą na myśl różne wydarzenia zewnętrzne. Takie osoby zapytane o to, co daje im szczęście, mówią coś takiego: Jeżeli znajdę prawdziwą miłość, no to wtedy dopiero będę szczęśliwy, albo jeżeli znajdę w końcu dobrze płatną pracę. No to wtedy będę czuł prawdziwe szczęście. Inna sytuacja: jak skończę w końcu studia, jak wyprowadzę się z domu rodzinnego i pójdę na swoje, czyli zmienię jakoś swoje życie, to wtedy dopiero będę szczęśliwy. Kolejna rzecz: jak wygram duże pieniądze, to już na pewno będę szczęśliwy. Albo jeszcze jedna rzecz: jak kupię sobie coś wyjątkowego dom, mieszkanie, samochód, to na pewno da mi prawdziwe szczęście. A więc wyraźnie widzimy, że pierwsze co przychodzi nam do głowy właśnie w momencie, kiedy słyszymy o szczęściu, to są różne rzeczy związane z wydarzeniami zewnętrznymi, bo wydaje nam się, że to właśnie zewnętrzne wydarzenia mogą zapewnić nam prawdziwe szczęście. Jednak psychologia pokazuje, że to jest błędne przekonanie. Badania wyraźnie pokazują, że zdecydowanie przeceniamy znaczenie takich zewnętrznych wydarzeń, które mają wpływać na nasze szczęście. Oczywiście ważne zewnętrzne wydarzenia sprawiają nam przyjemność, dają nam chwilowe szczęście, jednak w dłuższej perspektywie czasu takie zewnętrzne zdarzenia mają bardzo mały wpływ na, nasze ogólne, na taki nasz ogólny poziom szczęścia. Badania wyraźnie też pokazują, że nasze szczęście w bardzo niewielkim stopniu zależy od takich obiektywnych czynników, i tymi obiektywnymi czynnikami może być właśnie nasz dochód, nasz stan cywilny, nasz wiek, posiadanie lub nieposiadanie dzieci, nasze wykształcenie. Widzimy więc wyraźnie, że te czynniki, obiektywne czynniki, które miałyby nam sprawiać szczęście, dawać nam to szczęście, w dłuższej perspektywie tak naprawdę nie mają znaczenia. Tu więc pojawia się pytanie, od czego tak naprawdę zależy takie głębokie szczęście w naszym życiu, w, takiej dłuższy, w takim dłuższym horyzoncie czasowym? Jak więc być taką osobą szczęśliwą? Co może nam dać takie prawdziwe szczęście? Oraz jeszcze jedno ważne pytanie: Czy tak naprawdę każdy z nas może być szczęśliwy? Czy jednak są takie osoby, które nigdy takiego prawdziwego szczęścia nie będą czuły? I tu również możemy sięgnąć po badania psychologiczne. I badania pokazują, że to, jak odczuwamy szczęście, że nasze szczęście w dużej mierze zależy od tego, co myślimy o sobie oraz co myślimy o otaczającym nasz świecie. Czyli wszystko to, co masz w głowie, tak naprawdę wpływa na Twoje długoterminowe szczęście. Można więc powiedzieć, że Twoje szczęście zależy od Twoich przekonań. A więc, jeżeli szczęście zależy od Twoich przekonań, to już w tym momencie możemy zdać sobie sprawę, że nie każdy z nas będzie szczęśliwy. Nie każdy z nas będzie zadowolony ze swojego życia i to nie będzie spowodowane różnymi zewnętrznymi wydarzeniami, tylko będzie spowodowane tym, co mamy we własnej głowie. Jeżeli mamy tam pełno bzdur napakowanych, jeżeli nasze przekonania względem samego siebie, względem innych ludzi są błędne, fałszywe, to wtedy nie będziemy naprawdę szczęśliwi. I to nie jest spowodowane różnymi zewnętrznymi wydarzeniami, tylko tym, co mamy w swojej głowie, co pozwoliliśmy, żeby inne osoby wpakowały nam do głowy, oraz w to, w jaki sposób my te swoje błędne przekonania w tej głowie pielęgnujemy. I dla wielu osób Wyniki tych badań są wręcz szokujące, że jak to jest, ja jestem nieszczęśliwy przez to, co mam w swojej głowie, przez własne myśli, przez własne przekonania. Przecież te myśli, te przekonania zależą ode mnie. Jak sam mogę się wpędzać w taką sytuację, że jestem nieszczęśliwy? I żeby to lepiej zrozumieć, opowiem Ci taką historię, która mi się wydarzyła niedawno. Byłem w takim dużym sklepie, niestety była tam otwarta tylko jedna kasa, a więc coraz dłuższa kolejka się robiła, coraz więcej osób było zestresowanych właśnie tym, że kolejne kasy się nie otwierają. I przede mną stał taki około 50-letni mężczyzna. I podchodząc do kasy, już kasierka zadała mu takie standardowe pytanie, czy ma aplikację tego sklepu, bo chciałaby mu naliczyć rabat. I ten mężczyzna widać od razu, że był taki zestresowany, taki napięty, taki gdzieś był myślami zupełnie gdzie indziej. I na to jedno pytanie o tą aplikację, pytanie, które taka serka zadawała do wszystkich, on na początku wybuchnął, tak podniósł głos i powiedział: Nie, broń Boże, żadnej aplikacji nie mam. I można by powiedzieć, że na tym się skończy, jednak się nie skończyło. I on zaczął ten swój wywód, że jak to jest, że w tym kraju to trzeba mieć jakąś aplikację, trzeba mieć jakąś kartę, żeby zrobić normalnie zakupy, że chyba oni nas wszyscy chcą zniewolić i że to jest zupełnie nie do pomyślenia. I zaczął tutaj swoją tyradę. Narzekań myślę, że jesteście w stanie sobie to wyobrazić, bo nieraz słyszeliśmy taką osobę, która właśnie w taki sposób, na niby niewinne zwykłe pytanie, zaczyna tutaj obarczać nas jakimiś negatywnymi emocjami, wyrzuca z siebie różne żale, które nie mają związku zupełnie z tą sytuacją. Bardzo szybko można było zauważyć, że ten mężczyzna nie jest do końca szczęśliwy, nie jest do końca zadowolony, ponieważ on tak naprawdę szuka, szukał tylko zaczepki do tego, żeby wylać te swoje żale, te swoje smutki, i z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że ten mężczyzna w różnych sytuacjach zachowuje się dokładnie tak samo. Szuka tylko powodu do tego, żeby inne osoby obarczyć tym swoim takim negatywnym podejściem do świata. I tu można się zastanawiać, po co w ogóle ludzie robią takie rzeczy, a przecież każdy z nas spotkał się z taką sytuacją. Po co ludzie w takich normalnych interakcjach społecznych, interakcjach, które zazwyczaj trwają kilka minut, z, takie interakcje są między osobami, które zupełnie się nie znają. To jest chwilowa sytuacja, zwyczajna sytuacja, tak jak tutaj ten mężczyzna miał tą sytuację z kasjerką w sklepie. Natomiast osoby z takim negatywnym podejściem. Karmią takich zupełnie niewinnych, przypadkowych ludzi swoją żółcią, swoim negatywnym nastawieniem do świata i próbują właśnie wszystkich przekonywać do tego, że świat jest zły, ludzie są źli, wszystko po prostu nie ma większego sensu. Takie osoby psują humor zupełnie obcym osobom w zupełnie niewinnych interakcjach społecznych. Takie osoby szukają tylko zaczepki do tego, aby wylać na innych te swoje żale, które gdzieś głęboko w sercu noszą i próbują przekonać inne osoby, że właśnie tak wygląda świat. Tak wygląda świat z tej ich negatywnej perspektywy. I możesz się tutaj zastanawiać, do czego zmierzam, czemu ci opowiadam tą historię. Moim zdaniem, każdy z nas zna taką osobę. Zna taką osobę, która jest podobna do tego pana, bo on jest tylko modelem, takim przykładem osoby, która właśnie nosi w sobie te pretensje, którymi próbuje obarczać inne osoby. Myślę, że każdy z nas zna osobę, która jest wiecznie niezadowolona, zestresowana, narzekająca na wszystko i na wszystkich dookoła. I kiedy ta Osoba jest blisko, wszyscy wokół niej robią się też bardziej tacy napięci, tacy zestresowani, też więcej się narzeka w otoczeniu takiej osoby. Może to być twój znajomy, twój kolega z pracy i niestety może być też to ktoś z twojej bliskiej rodziny. Każdy z nas zna takiego zrzędliwego człowieka, można powiedzieć toksycznego człowieka, czasami można go też nazwać wampirem energetycznym, który jak wchodzi do pokoju, to wysysa całą dobrą energię i zastępuje ją samą tą żółcią, samym tym negatywnym podejściem do świata i próbuje wszystkich ludzi przekonać, że świat jest zły, że wszystko dookoła jest złe, że w sumie nie ma sensu się o nic starać, bo i tak nie mamy wpływu na nasze życie. I taka zrzędliwa osoba, wiecznie narzekająca, krytykująca, zatruwa życie sobie, ale też zatruwa życie wszystkich osób wokół. Taka osoba bardzo często narzeka i podcina skrzydła osobom ze swojego otoczenia. Czyli mówisz jej, o swoim pomyśle, o swoich planach, a ta osoba skreśla te plany i te pomysły już na starcie. Depcze cię już w tym miejscu, kiedy Ty wypowiesz pierwsze słowa na temat czegoś, co daje Ci jakąś satysfakcję, co daje Ci jakąś nadzieję. Natomiast ta osoba potrafi zrównać Cię z Ziemią, ponieważ to jest jej takie domyślne nastawienie do świata i do podejmowania różnych wyzwań. Bo takie osoby negatywnie nastawione szukają tylko okazji do tego, aby poniżać innych, aby wpędzać innych w poczucie winy, aby innych krytykować i aby innym odbierać siłę. Tak jak mówiłem, są to bardzo często takie wampiry energetyczne. I opowiadam Wam to właśnie po to, żebyście sami sobie się przyjrzeli. Czy nie jesteście przypadkiem taką osobą, osobą, która jest w tak negatywny sposób nastawiona do świata, która odbiera sobie samemu szansę na szczęście, ale też zatruwa życie innym osobom w Waszym otoczeniu? Zastanówcie się, czy przypadkiem nie jesteście taką osobą, która próbuje przekonać innych, że świat jest zły, że te negatywne emocje dominują, że prawdziwe szczęście tak naprawdę nie istnieje. Bo pamiętaj, że to w co ty wierzysz to co masz w swojej głowie jakie masz myśli jakie masz przekonania w dużej mierze sprawiają czy ty jesteś osobą szczęśliwą czy nieszczęśliwą i przykładowo jeżeli chcesz być osobą bardziej szczęśliwą to musisz zadbać o swoją wysoką samoocenę bo wysoka samoocena jest powiązana ze szczęściem, a żeby mieć wysoką samoocenę, trzeba spełniać takie dwa warunki. Przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć poczucie, że my kontrolujemy. Te różne rzeczy, które dzieją się nam w życiu, czyli mamy pewną kontrolę nad światem, że mogę coś zrobić i że nie czuję się bezsilny, bezradny. Czyli mam poczucie wpływu na świat oraz mam poczucie swojej skuteczności, że jak ja się postaram, że jak coś będę chciał, będę miał jakiś cel, jakieś marzenie, to wystarczy, że dam z siebie wszystko, to na pewno mi się to uda, a przynajmniej będę próbować i nawet jak ten konkretny cel nie zostanie osiągnięty przeze mnie, to ja tak dużo się nauczę i osiągnę też jakieś. Cel dzięki tym moim staraniom. A więc musimy mieć poczucie, żeby mieć tą wysoką samoocenę, to musimy mieć poczucie, że my możemy wpływać na swoje życie, bo wysoka samoocena jest przeciwieństwem takiej bezsilności, bezradności życiowej. Natomiast sama wysoka samoocena nie wpłynie jeszcze na nasz sposób, na szczęście. Bo z samej samooceny, wysokiej samooceny, szczęście nie wypływa. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą widzimy również w badaniach. I chodzi tutaj o to, że my do prawdziwego szczęścia potrzebujemy więzi z innymi ludźmi. I ta więź z innymi ludźmi sprawia, że my mamy takie poczucie, że możemy liczyć na wsparcie innych osób w trudnych momentach. Czyli mamy poczucie, że jak powinie nam się noga, to mamy do kogo zwrócić się o pomoc, te osoby nam pomogą, będą nas wspierać właśnie w tych sytuacjach kryzysowych. I to poczucie więź z innymi osobami jest związane również z tym, że mamy poczucie, że są osoby, które nas tak po prostu lubią, i są osoby, które nas tak po prostu akceptują. Czyli chodzi tutaj o taką akceptację, o lubienie, o budowanie relacji. Właśnie po to też, żebyśmy mogli na kogoś liczyć w sytuacjach kryzysowych. Nawet jeżeli te kryzysy nam się nie zdarzają, nie musimy nikogo prosić o pomoc, to bardzo ważne dla naszej psychiki jest to, że mamy takie wyjście awaryjne. Mamy takie poczucie, że zawsze możemy do kogoś wyciągnąć tą pomocną dłoń. Ten, kto ma poczucie, że jest bardzo mocno osamotniony, że na nikogo nie może liczyć, to jest osoba, która prawdopodobnie jest osobą nieszczęśliwą. Pamiętaj jednak, żeby budować wartościowe, głębokie relacje z innymi osobami, musisz mieć właściwe przekonania na temat innych ludzi. Bo tak naprawdę przekonania na temat świata i innych ludzi wielu z nas blokują przed tym, żeby tworzyć prawdziwe relacje. Bo zobacz, jeżeli jesteś osobą taką nieufną, możliwe, że ten pan z mojej opowieści był osobą nieufną, negatywnie nastawioną do świata, to ta osoba zawsze sobie myśli na temat świata: że tak, świat jest zły, ludzie są źli, a więc ja zawsze muszę mieć się na baczności. I taka osoba z takim negatywnym nastawieniem do świata i do ludzi marnuje swoją energię. Ta osoba jest cały czas napięta, cały czas szuka wrogów, cały czas szuka jakichś spisków przeciwko sobie bo taka osoba się zastanawia, czy ktoś mnie teraz nie obgaduje, czy ktoś nie chce mnie przypadkiem oszukać. Taka osoba zawsze chce się zabezpieczyć przed wszelkimi atakami w moją stronę. Taka osoba czeka na te ataki, choćby nawet dookoła nie było nikogo, kto by był negatywnie nastawiony. Ta osoba cały czas jest taka napięta. I pewnie znacie takie osoby, które właśnie chodzą takie napięte i szukają tylko jakiejś zwady. Takie osoby mają taką postawę agresywną, czyli takiego wyczekiwania na wroga oraz taką postawę też obronną, a więc ja nic nie powiem, bo każde moje słowo może być wykorzystane przeciwko mnie, a więc ja przed nikim nie mogę się otworzyć. Ja nie mogę zranić żadnych swoich myśli, ponieważ inni Inni ludzie na pewno to przeciwko mnie wykorzystają. Takie osoby bardzo często mają przekonanie, że nikomu nie można ufać, a nawet jak komuś można ufać, to jest ktoś z mojej bliskiej rodziny albo jest to jedna, jedyna osoba, której mogę zaufać, ale też nie do końca, bo to jest zawsze taka zasada ograniczonego zaufania i te osoby czują się bardzo mocno osamotnione i wynika to z ich negatywnego postrzegania świata i innych ludzi. Te osoby traktują wszystkich jako wrogów, a świat jako miejsce pełne. Zagrożeń. Natomiast badania pokazują, że osoby, które są bardziej ufne, po prostu lepiej funkcjonują w życiu. Takie osoby nie są stale zestresowane, nie są stale napięte, nie marnują swojej energii na to, żeby szukać jakichś nieistniejących wrogów. Takie osoby podejmują się różnych wyzwań, ponieważ nie boją się tego, że wokół nich są negatywne osoby, które tylko czekają na ich potknięcie, żeby ich wyśmiewać. Takie osoby po prostu próbują różnych rzeczy. Jak się potknę, to trudno, mam do kogo zwrócić się o pomoc. Takie osoby również z takim pozytywnym nastawieniem do świata angażują się w różne aktywności społeczne. Pomagają innych, innym, a więc też zyskują wsparcie tych osób, mają więc też takie silne poczucie więzi. A więc ludzie tacy właśnie mówią: inni mogą na mnie liczyć, ale ja, jak będę miał problem, to też mogę na nich liczyć. A więc tutaj mają taką zasadę wymienną. Ja daję coś od siebie, ale zawsze też mogę coś dostać dla siebie. Czyli ja pomagam innym, inni pomagają mi. Dzięki temu mam takie bezpieczne, wartościowe więzi społeczne. I to właśnie taka pozytywna postawa względem świata, względem ludzi sprawia, że osoby, które są bardziej ufne, są również bardziej zadowolone z życia i w konsekwencji są to osoby, które są po prostu bardziej szczęśliwe. I warto zapamiętać, że twoja wiara w to, że możesz i potrafisz budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, to jest bardzo ważny element Twojego szczęścia. Taka osoba ma postawę, że ja mogę zaufać innym, a inni mogą zaufać mi. Taka osoba wierzy, że jestem osobą godną zaufania, jestem osobą stabilną, jestem osobą dojrzałą no emocjonalnie, a więc zobacz, jak to jest powiązane z taką wysoką samooceną, bo taka osoba jest po prostu pewna siebie, pewna tego, że jak ludzie jej zaufają. To ona nie nadużyje tego zaufania. Dodatkowo, jeżeli jest to osoba pewna siebie, to potrafi ufać innym osobom, bo traktuje ich jako równoważnych partnerów do rozmów, do tego, żeby budować te relacje. A osoba, która ma niskie poczucie własnej wartości, niską pewność siebie, szuka tylko stale wrogów i dlatego przed tymi wymyślonymi wrogami stara się zabezpieczać, i w taki sposób odbiera sobie szansę na szczęście. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która wpływa na nasze postrzeganie szczęścia. Są dwa typy osób. Jeden typ osób uważa, że ludzie ogólnie się nie zmieniają, że jeżeli jesteś gburem, to nigdy nie przestaniesz być takim gburem, jeżeli jesteś osobą nieszczęśliwą, to będziesz nieszczęśliwy. I są też ludzie, którzy wierzą w to, że można się rozwijać, że można się zmieniać. I chyba nie trudna będzie odpowiedź na pytanie, która z tych grup, które z tych osób będą bardziej szczęśliwe. I oczywiście, bardziej szczęśliwe będą osoby, które wierzą, że ludzie mogą się zmieniać ponieważ takie osoby mają wyższe poczucie wpływu na swoje życie, wpływu na świat. Bo jeżeli świat się zmienia, ludzie się zmieniają, to ja mogę kształtować te różne zmiany. A więc nawet jeżeli teraz jestem nieszczęśliwy, nawet jeżeli teraz mam w swojej głowie jakieś negatywne przekonania, to ja mogę to zmienić. Ja wierzę w to, że mogę złapać za ster swojego życia i wpłynąć na kierunek tego życia. Natomiast osoby, które czują się bezsilne, bezradne, które nie wierzą, że cokolwiek można zmienić, że ludzie się zmieniają, to są osoby, które popadają w taką totalną apatię, w taką bezsilność, i takim osobom po prostu nic się nie chce, i z tego wypływa takie ogromne niezadowolenie w życiu. I tu właśnie mamy odpowiedź na to pytanie, które pojawiło się gdzieś właśnie w tym odcinku, może trochę między słowami. I chodzi o to, że dlaczego ludzie, którzy są wiecznie narzekający, są tak bardzo nieszczęśliwi. Ponieważ nie wierzą, że może ich spotkać coś dobrego, nie wierzą, że mogą się zmienić, nie, nie wierzą, że mogą wpłynąć na swoje życie i że mogą poprawić to swoje życie, ale też życie swoich bliskich. I takie osoby dopada właśnie ta apatia, ta bezsilność, że jeżeli ja nie wierzę, że mogę cokolwiek w życiu zmienić, cokolwiek zrobić, nawet pomóc swoim bliskim, którym widzę, że oni cierpią, no to wtedy uważam, że ludzie są źli, świat jest zły i ogólnie dopada mi takie poczucie beznadziei. Natomiast osoby, które wierzą w zmianę, wierzą w to, że cokolwiek się nie wydarzy, to mogą się zmienić, mogą zmienić swoje myśli, swoje przekonania, mogą zmienić swoje podejście do życia, żeby na przykład być bardziej osobą szczęśliwą, to takim osobom wiedzie się dużo lepiej. I tu możemy podsumować kilka rzeczy, które dzisiaj powiedziałem na temat szczęścia. Szczęście nie zależy wyłącznie od takich zdarzeń zewnętrznych. Szczęście bardzo często wynika z nas, z naszych przekonań, z tego, co mamy we własnej głowie. I nasze przekonania bardzo często sprawiają, że że my jesteśmy osobami nieszczęśliwymi. Bo zobacz, osoby, które są wiecznie narzekające, negatywnie nastawione do życia, do świata, osoby, które karmią cię takimi negatywnymi emocjami, to są osoby, które tak naprawdę nie potrafią być szczęśliwe, ale nie wynika to z różnych zewnętrznych rzeczy, tylko wynika to z ich głowy, z ich przekonań na temat świata. Warto też wiedzieć, że osoby ufne, osoby, które widzą w innych osobach wsparcie, to są osoby, które potrafią bardziej cieszyć się życiem i ogólnie odczuwają większe szczęście. Warto też wierzyć, że człowiek może się zmienić, że bez względu na to, w jakiej jesteś teraz sytuacji, możesz się zmienić, możesz zmienić swoje myśli, to bardzo często będzie wymagało od Ciebie pracy. Ale jeżeli ty wierzysz, że możesz się zmienić, to masz siłę podjąć tę pracę. Osoby, które nie wierzą w zmianę, nigdy nie odnajdą w sobie siły i motywacji do tego, żeby chociaż spróbować. I właśnie dlatego, jeżeli chcesz być człowiekiem szczęśliwym, jeżeli chcesz, żeby wokół ciebie było dużo szczęśliwych osób, czyli żebyś ty wspierał to szczęście, czy wspierała szczęście swoich bliskich, nie możesz być osobą wiecznie narzekającą, wiecznie niezadowoloną z wszystkiego, co się dzieje dookoła, i wiecznie osobą, w taki, która czuje taką poczucie takiej beznadziei, bezsilności. Raczej musisz być osobą, która weźmie, złapie za ten ster swojego życia, będzie wierzyć w to, że można zmienić to życie, można wspierać swoich bliskich, można ogólnie dbać o poziom swojego szczęścia i zaczniesz przyglądać się swoim przekonaniom. I tu na koniec mam do ciebie pytanie: co jest Twoim zdaniem prawdziwym szczęściem? Jak Ty podchodzisz do szczęścia? Jakie Ty masz przekonania, które sprawiają, że możesz być osobą szczęśliwą, a jakie Masz przekonania, których Musisz się pozbyć? żeby więcej tego szczęścia było w twoim życiu. Mam nadzieję, że podzielisz się tutaj z nami swoją opinią w komentarzach na temat szczęścia i własnych przekonań w stosunku do szczęścia, ponieważ wiele tych przekonań nas wszystkich łączy i z wieloma przekonaniami musimy sobie poradzić, żebyśmy mogli odnaleźć prawdziwe szczęście w naszym życiu.